Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj moimi gośćmi są Michał i Maciej, którzy w Krakowie zajmują się podnajmem nieruchomości i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Michał i Maciej najpierw pracowali jako pośrednicy w agencji nieruchomości, następnie postanowili założyć własną agencję pośrednictwa. Tam pojawiły się pewne problemy, były to problemy z ludźmi, więc ich biznes potrzebował zmian. Taka zmiana nastąpiła w momencie, gdy wzięli udział w szkoleniu z podnajmu i zajęli się właśnie taką dziedziną nieruchomości. Z Michałem i Maciejem porozmawiam właśnie o podnajmie nieruchomości. Dowiemy się, w jaki sposób taki biznes rozpoczęli, ile na tym zarabiają obecnie, jakie są koszty prowadzenia takiej działalności, skąd pozyskują te mieszkania, jak należy negocjować, czy w jaki sposób skonstruować umowę, żeby się odpowiednio zabezpieczyć. Zapraszam do dzisiejszej rozmowy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podnajmie i mam dwójkę gości, także oddaję Wam głos. Przedstawcie się i powiedzcie, czym się zajmujecie zawodowo. Cześć, ja nazywam się Maciej Skop, zajmuję się zawodowo podnajmem oraz zarządzaniem najmem w Krakowie. Cześć, ja się nazywam Kalis Michał, mam 29 lat, mieszkam w Krakowie. Od 3 lat zajmuję się nieruchomościami, a od roku razem z Maciejem podnajmem, zarządzaniem i jeszcze tam kilkoma takimi tematami związanymi z nieruchomościami. Powiedzcie, czym zajmowaliście się wcześniej i w jaki sposób w ogóle trafiliście do nieruchomości, jak ta wasza kariera zawodowa wyglądała? Wiesz co, ja się zajmowałem wcześniej różnymi rzeczami. W gruncie rzeczy zawsze to była jakaś tam sprzedaż, były to strony www, były to treningi personalne, różne rzeczy. No ale koniec końców trafiłem do jednego z krakowskich biur nieruchomości, w sumie gdzie się poznaliśmy z Michałem. No i tak ta cała przygoda z nieruchomościami się u mnie zaczęła. Michał, u Ciebie jak? Ja tak naprawdę po szkole wyjechałem do Anglii na chwilę z Polski. Tam pracowałem półtorej roku, wróciłem do Polski, zajmowałem się mało znaczącymi jakimiś zajęciami. Później otworzyłem swoją pierwszą firmę, która zajmowała się ujęciami z powietrza. Aczkolwiek nie wypaliło. No i tak jak Maciej już powiedział, pracowaliśmy razem w biurze nieruchomości, w którym się poznaliśmy, no i tak się to wszystko zaczęło. Trafiliście na nieruchomości przez przypadek, czy jakoś taka to była świadoma decyzja, że chcieliście koniecznie działać w nieruchomościach, bo na przykład, bo to jest prestiż, albo bo tam są duże pieniądze. Dlaczego te nieruchomości? Wiesz co, u mnie to było dlatego, że po prostu poszukiwałem pracy, która jest związana z całodobową praktycznie aktywnością. Nie zniosę pracy za biurkiem, dlatego szukałem czegoś, w czym mogę być taki dosyć mobilny, a przy okazji, żeby był to kontakt z klientem, a nie z komputerem. Po prostu. Okej, obecnie zajmujecie się podnajmem. O tym porozmawiamy za chwilę, o podnajmie stricte, ale jeszcze interesuje mnie taka rzecz. Gdybyście mieli zdolność kredytową albo gdybyście dysponowali już gotówką, żeby kupić mieszkanie bezpośrednio za gotówkę, to inwestowalibyście też w nieruchomości generalnie jakoś dla siebie na wynajem albo na przykład robiąc flipy, czy chcielibyście się zajmować tylko podnajmem? Ja osobiście nie wiem, czy chciałbym robić flipy, bardziej gotowce inwestycyjne lub upatrywałbym, żeby zainwestować te pieniądze może w, żeby coś zbudować tak naprawdę, ale może nie w sam podnajem. Tak naprawdę ciężkie pytanie. Nie wiem, jakbym miał tą gotówkę, to na pewno bym ją dobrze ulokował i byłoby to nieruchomość. A jeżeli chodzi o gotowce inwestycyjne, to na czym to polega? Co to takiego jest? Gotowiec inwestycyjny to takie mieszkanie, które jest bezobsługowym produktem dla inwestora i dla niego zarabia. Czyli jest to mieszkanie wielopokojowe, gdzie mieszkają sobie ludzie i to sobie kupuje ktoś i ma z tego pieniądze co miesiąc. A wasza rola w tym gotowcu jest jaka? Wy to mieszkanie kupujecie dla takiego inwestora, remontujecie i co? I później macie z tego jakąś marżę, czy w jaki sposób wy na tym zarabiacie? Generalnie tak, my takiego gotowca kupujemy, przygotowujemy odpowiednio, bo też nie każde mieszkanie ma potencjał, żeby takiego gotowca przygotować, więc przygotowujemy tego gotowca i potem tym gotowcem zarządzamy, jeżeli inwestor, załóżmy, chciałby mieć produkt totalnie bezobsługowy, więc wtedy na przykład z góry na 10-15 lat tym gotowcem już zarządzamy i on się nie musi martwić, że co miesiąc
będzie miał nowych najemców co sezon i tak dalej. Po prostu dla niego to jest kompletnie bezobsługowe. Okej, okay. Poznaliście się w biurze nieruchomości, najpierw pracowaliście na etacie, no i później postanowiliście przejść na swoje. Jak rozpoczęliście swoją działalność w tej branży? Czym się zajmowaliście w tych nieruchomościach? Też otworzyliście po prostu biuro nieruchomości, tylko już na własny rachunek? No dokładnie tak, po prostu otworzyliśmy biuro nieruchomości, nie zastanawiając się za bardzo nad tym. Aczkolwiek dobrze, bo rzuciliśmy się na głęboką wodę. No i tak się to wszystko zaczęło. Czytałem w artykule na wasz temat, tam trochę mieliście na początku waszej działalności, na początku szło dobrze, później napotkaliście pewne problemy, tam były problemy z brakiem rąk do pracy. Do jakich zadań potrzebowaliście pracowników? Wiesz co, głównie poszukiwaliśmy agentów nieruchomości, którzy by też pozyskiwali, prezentowali oferty i potem je sprzedawali. Jednakże jest to troszkę trudny rynek i sporo osób nie dawało sobie rady. A przez to ciągłą jakby taką rekrutację myśmy musieli swój czas poświęcać na to, żeby doszkalać ludzi, no ale w tym czasie myśmy nie mieli czasu pracować, więc stąd to tak zaczęło po prostu nie nabierać takiego, tracić tempo, tak jaki miało na początku. Dlaczego to jest trudny rynek? Co tam jest największym problemem? Agent nieruchomości zarabia wtedy, gdy sprzedaje lub wynajmuje, a za samo siedzenie w biurze to jakby no nie ma pieniędzy, więc z tego względu to jest trudna branża dla ludzi nowych. No i trzeba mieć wiele umiejętności, trzeba potrafić rozmawiać z ludźmi, a jakby ludzie, którzy przychodzili do nas do pracy, liczyli na takie jakieś, nie wiem, łatwe pieniądze, prestiż może, no bo biuro nieruchomości, jakby mieli takie zderzenie po prostu z rzeczywistością. No, poza tym, wiesz, na przykład jak mamy handlowca, to on handluje danym towarem, prawda? Więc tutaj wystarczą, że jego umiejętności sprzedażowe i w kontaktach interpersonalnych, a tutaj na przykład nie masz towaru, czyli musisz najpierw pozyskać towar i potem jeszcze ten towar sprzedać, więc tutaj jest jakby podwójna praca. Stąd jest to dosyć trudne. No też pewnie branża bardzo konkurencyjna, wiem, bo też niedawno sprzedawaliśmy mieszkanie, jak tylko wrzuciłem ogłoszenie, to od razu miałem chyba z 15 telefonów z różnych biur nieruchomości, więc chyba konkurencja też jest spora na tym rynku. No dokładnie, poza tym my zaczynaliśmy zaraz po delegalizacji pośrednictwa i wtedy tak jakby każdy już mógł być tym pośrednikiem. Nie było trzeba mieć licencji pośrednika nieruchomości. Powiedzcie, co było dalej? Było biuro nieruchomości własne, ale tam już natrafiliście na te problemy. No i jak z tych problemów wyszliście? Co zrobiliście? Wyjściem z problemów było zajęcie się podnajmem. Podnajmem i jakby inną formą nieruchomości. Czytałem, że pierwsze, co zrobiliście, to było wzięcie udziału w szkoleniu, tak? Tak to wyglądało? Szkolenie z podnajmu? Tak, dokładnie. Na początku wzięliśmy udział w szkoleniu, ale jakby ten temat już nam się przed szkoleniem długo tam siedział w głowie, przewijał nam się w głowie, więc wiedzieliśmy po prostu, że to będzie fajne. A jak już tak poruszyliśmy temat szkoleń, to powiedzcie, co myślicie na temat takich szkoleń? Jak takie szkolenia oceniacie? No bo tutaj często można spotkać takie opinie, że te szkolenia z nieruchomości, no tutaj zamiast zarabiać na nieruchomościach, to się raczej zarabia na szkoleniach. Więc jak wy oceniacie takie szkolenia? Czy jest to wartościowe? Czy rzeczywiście jest tam jakaś cenna wiedza i warto wybrać się na takie szkolenie? Wiesz co, moim zdaniem no to jest troszkę prawdy, no bo jednak tanie te szkolenia nie są, ale jest też druga strona medalu, one się bardzo szybko zwracają, czyli na tych szkoleniach faktycznie jest takie typowe mięso, że tak powiem, taka wiedza, którą możesz potem wykorzystać. No i jeżeli ją wykorzystasz, to ci się bardzo szybko zwraca, a jeżeli nic z tym nie zrobisz, no to jak wszędzie, no po prostu wydajesz pieniądze na szkolenie i tyle. Dobra, przechodzimy już do podnajmu takiego samego w sobie. Dlaczego w ogóle właściciel mieszkania miałby wam je oddać? No nie wiem, czy to jest to samo, czy oddać wam je w zarządzanie? Dlaczego miałby oddać właściciel, tak? Więc to dla niego to też jest problem jakiś tam z głowy. Mianowicie ma kontrakt wieloletni, nie musi mieć kontaktu w ogóle z żadnymi najemcami, ma zapewnione po prostu pieniążki co miesiąc za mieszkanie i do tego jeszcze najczęściej to mieszkanie ma odremontowane przez nas, więc to jakby to są te argumenty, które przemawiałem za. Warto też zwrócić uwagę, że często mieszkania, które bierzemy w podnajem, to takie tak zwane ciężkie mieszkania,
takie tematy, które no po prostu nie chcą się wynająć, jakby właściciel nie ma pieniędzy na to, żeby je wyremontować. No a my je zmieniamy w takie mieszkania, gdzie chętnie ludzie mieszkają i przedłużają umowy z roku na rok, dlatego może. To jest spory atut, bo też teraz w rodzinie mamy mieszkanie, które wynajmujemy i po prostu no, tutaj umawianie się z najemcami dla nas jest problematyczne, bo musimy dojechać no, około 40 km do tej miejscowości. No i wczoraj też było dwóch najemców umówionych na oglądanie mieszkania, no i obaj 15 minut przed się rozmyślili, no a jednak 40 km trzeba było jechać w jedną stronę, zmarnowaliśmy dużo czasu. Tam na szczęście jeszcze były inne sprawy do załatwienia, więc jeszcze okej. No ale właśnie jeżeli się nie mieszka w tej miejscowości, w której mamy mieszkanie, no to może być akurat problematyczne i oddanie takiego mieszkania właśnie wam może być całkiem fajną opcją. Powiedzcie, w jaki sposób wy znajdujecie właścicieli, od których te mieszkania wynajmujecie? Czy to są po prostu ogłoszenia z internetu i dzwonicie po kolei, proponujecie taką formę współpracy, czy może są inne sposoby, w jakie te mieszkania zdobywacie? Wiesz co, najczęściej są dwie drogi, u nas przynajmniej się tak sprawdzały, że to jest albo właśnie z ogłoszeń, ale też to nie jest tak, że dzwonimy i proponujemy takie rozwiązanie, tylko po prostu najpierw musimy zobaczyć to mieszkanie, czy w ogóle takie rozwiązanie no, wchodzi w grę. A druga forma to jest z poleceń. To ostatnio często bardzo nam się zdarzało. Ktoś ze znajomych, ktoś jakaś firma zaprzyjaźniona, nie wiem, po prostu ktoś słyszał, że robimy, przekazał dalej taką pocztą pantoflową, można powiedzieć. I to wygląda tak, że wy znajdujecie sobie takie mieszkanie i co, wynajmujecie to mieszkanie w całości po cenie powiedzmy zbliżonej do tej, którą chce właściciel, a później jakimiś tam swoimi sposobami zwiększacie wartość takiego wynajmu, dzieląc to na mniejsze pokoje, czy w jaki sposób wy na tym zarabiacie, czy na przykład tutaj musicie bardzo mocno zbić cenę tego najmu, żeby wam się to opłacało? Więc różnie tak naprawdę. Zazwyczaj chodzi o to, żeby to mieszkanie przerobić i na przykład wykroić większą ilość pokoi. No i tak naprawdę my zarabiamy na różnicy między naszym czynszem a czynszem dla właściciela. A jak wygląda kwota, za którą wy wynajmujecie w stosunku do takich kwot rynkowych? Czy tutaj faktycznie konieczne jest zejście z tej ceny, żeby na przykład jeżeli mieszkania, takie całe mieszkania, bo domyślam się, że raczej to są większe metraże, to nie są jakieś kawalerki, żeby to można było podzielić, no to jednak, no nie wiem, 50 metrów to jest takie minimum albo nawet więcej, no chyba więcej, które robicie. No i jeżeli takie mieszkanie, dajmy na to rynkowo gdzieś chodzi, nie wiem, załóżmy za 2000, to wy musicie zejść, nie wiem, na 1500 albo nawet mniej. Czasami tak bywa, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że często są to mieszkania, które standardem bardzo odstają od reszty takich mieszkań na rynku, które właśnie trzymają tą cenę wyższą, prawda? Więc one już z samego tego tytułu są troszeczkę po niższej cenie. Okej, czyli wy i dzielicie takie mieszkanie później na mniejsze pokoje i podnosicie standard takiej nieruchomości, robiąc remont. Powiedzcie, czy wy pokrywacie koszty tego remontu, czy jak to wygląda? Różnie. Tak naprawdę jak przebiegną negocjacje, to od tego wszystko zależy. Dobrze jest się podzielić takim remontem z właścicielem. Aczkolwiek no różnie bywa tak naprawdę. Wszystko zależy od tej rozmowy na początku. Na ile w ogóle zawieracie taką umowę? Jak to wygląda? Jaki jest taki okres standardowy u was? Na ile tą umowę najmu zawieracie? Tym bardziej, jeżeli tutaj jeszcze w grę wchodzi remont, no to musicie to jakoś wyliczyć, żeby to się opłacało. Nie tak, że wy wyłożycie na remont 30 tysięcy, a nie wiem, umowa za 2 lata jest rozwiązywana. Więc na ile taka umowa jest zawierana? No jasne, zawieraliśmy minimum, wiesz co, na 3 lata. Aczkolwiek teraz już minimum staramy się 5 lat. A w takich umowach jest też opcja wcześniejszego zerwania tej umowy przez którąś ze stron? Czy za po prostu porozumieniem stron jak najbardziej, no bo wiadomo, wypadki losowe się zdarzają każdemu. No i wtedy tam, nie wiem, czy to już w umowie jakoś zawieracie, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy taki właściciel musi wam pokryć koszty tego mieszkania, czy tam są jakieś kary umowne? Tak, mamy parę podpunktów mówiących o tym, co się dzieje potem po ewentualnym rozstaniu.
Znaczy jeszcze wiesz, nie mieliśmy okazji tego przetestować, bo tak naprawdę wszystkim się współpraca podoba i mamy tylko same przedłużenia, także. Okej, okay. Powiedzcie, ile teraz w ogóle macie mieszkań właśnie w takim swoim, nie wiem, portfelu? Mamy 10 mieszkań, jedno mieszkanie, które jest kwaterą pracowniczą oraz jedną kamienicę, którą zarządzamy. Kwatera pracownicza w sumie czym się różni od takiego mieszkania standardowego? No mieszka tam zdecydowanie więcej ludzi na mniejszej przestrzeni i to są zazwyczaj pracownicy firmy, z którą mamy kontrakt i gdzieś sobie niedaleko pracują. I tak naprawdę oni tylko tam śpią, myją się, jedzą, jadą do pracy. Po prostu ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski zarobić pieniądze zazwyczaj lub jak z jakichś innych branż. Tak, i różni się to też tym, że tam się rozliczamy od łóżka, a nie od całego mieszkania. No to też ciekawa opcja. Dobra, powiedzcie mi jeszcze takie, mam standardowe pytanie. Gdybyście teraz zaczynali swoją przygodę z podnajmem, czy jest coś, co zrobiliście inaczej? Czy tam też u was pojawiły się jakieś błędy, które teraz już z obecnym doświadczeniem bylibyście w stanie wyeliminować? Chyba pożyczylibyśmy więcej pieniędzy na początku. No, w sumie tak. Chyba, no nie wiem, czy dało się to zrobić inaczej. To jest taka branża, której trzeba się trochę uczyć metodą prób i błędów. A na co byście pożyczyli te pieniądze? Na co wam tutaj środki są potrzebne? Żeby jakby pierwsze mieszkania, które robiliśmy, te remonty przeprowadzić spokojnie i trochę lepiej. A żeby w taki biznes w ogóle wejść, jaka kwota inwestycji jest potrzebna na początek? Jakie środki powinniśmy na początku mieć, żeby w ogóle w coś takiego uderzyć? No, my nie mieliśmy nic. Może być i 0 zł. Jeżeli masz kogoś lub sam dysponujesz zestawem umiejętności, który ci pozwoli zaaranżować w jakiś sposób to mieszkanie, no to tak naprawdę nie potrzebujesz nic, tylko troszeczkę czasu. No myślę, że tak realnie patrząc, no to parę tysięcy by wypadało mieć. Tam czytałem też, że pierwsze remonty przeprowadzaliście samodzielnie, teraz już macie do tego ekipy, tak, które wam to robią? Tak. I jak to jest z tym rynkiem tutaj budowlanym i wykończeniowym teraz w tych czasach, bo słyszałem, że tam jest tak ciężko o dobrych fachowców i ekipy, nie wiem, mają takie też długie terminy, ceny bardzo wysokie. Jak wy to oceniacie? Dajecie sobie radę z tymi fachowcami i remontami obecnie? Czy sprawa wygląda tak, że my nie potrzebujemy jakichś super ekstra fachowców, ponieważ my jesteśmy na remoncie tak często, jak tylko się da, więc ich pilnujemy i też się znamy na remontach, więc jakby nie, to nie jest tak, że my płacimy ekipie, zostawiamy ich na miesiąc, oddajemy im klucz i przychodzimy za miesiąc i remont jest zrobiony. Tak jakby trochę kierujemy tym remontem tam, dlatego te ekipy są tańsze do podnajmu, a remonty raczej polegają na odświeżeniu niż na jakimś gruntownym remoncie całego mieszkania. Dlatego jakoś to spina, nam się to po prostu spina, no potrafimy to jakoś zrobić i jest okej. Nie mamy z tym problemów wielkich. Okej, jeżeli chodzi o koszty takiego remontu, jak wy to szacujecie? Czy przyjmujecie jakąś cenę za metr kwadratowy, że wchodzicie na mieszkanie i już wiecie, ile ten remont mniej więcej będzie kosztował? Jest jakaś taka określona stawka, ile kosztuje na przykład metr kwadratowy remontu pod taki podnajem późniejszy? Swego czasu to liczyliśmy, ale tak jakby te widełki są bardzo duże, bo są mieszkania, w których wystarczy tylko pomalować ściany, a są mieszkania, w których trzeba wydzielić dodatkowy pokój i zrobić jeszcze do tego drugą łazienkę, więc te ceny są bardzo różne. No, ostatnio wyremontowaliśmy 180 metrów za 18 tysięcy, bodajże, czy 16 tysięcy złotych. Odświeżyliśmy, odświeżyliśmy. Dobra, a takie widełki od ilu do ilu? Dobra, pomalowanie to jedno, a taki już gruntowny remont, żeby tam to podzielić na mieszkania, to jaka to jest kwota? Dobrze, więc od 100 zł za metr kwadratowy do nawet 300 czy 400. Okej, okay, no to jeszcze nie jest aż taki duży koszt, bo gdzieś czytałem, czy nawet rozmawiałem o flipach, to tam się mówiło o kwotach gdzieś 1000 zł chyba za metr kwadratowy takiego remontu, tak? Tak, ale to 1000 zł jest razem z materiałem, z robocizną, ze wszystkim, jak wchodzisz na mieszkanie, które trzeba gruntownie całe zrobić na nowo, no nie? A tutaj jakby rozmawiamy tylko wciąż o podnajmie, więc ile się da, to zostawiamy, nie robimy gruntownego, generalnego remontu,
No tylko tak jak Michał wspomniał, odświeżamy, dlatego stąd ta cena jest troszeczkę inna. Dobra, fajnie. Powiedzcie jeszcze, kiedy zaczynaliście z podnajmem? Prawie, że dokładnie rok temu. Mhm. Tak, w sierpniu chyba rok temu. Rok temu, super. I na blogu Pawła Albrechta, bo u niego byliście na szkoleniu, czytałem, że no to chyba było, no ten artykuł ukazał się jakiś czas temu, już chyba 13 tysięcy na czysto, tak? Z podnajmu? 13,5 tysiąca miesięcznego dochodu z podnajmu. No w międzyczasie pisania tego artykułu właśnie wpadło nam jeszcze kilka kolejnych tematów, więc jakby to się teraz trochę zmieniło na plus. Super, bardzo fajnie. Powiedzcie jeszcze, gdzie można was znaleźć, gdyby ktoś może miał mieszkanie na wynajem, no to gdzie was szukać? Mhm. Można na Facebooku, posługując się naszymi imionami i nazwiskami, lub wyszukać nasz fanpage Wawel Estate. No i w taki sposób można znaleźć. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i wy działacie tylko w Krakowie, czy też w innych miastach też planujecie działalność? No nie zamykamy się raczej. No, wszystko zobaczymy, jak będzie szedł rozwój. No na razie Kraków. Super. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ja zapraszam was na stronę pawełleżoch.pl, gdzie znajdziecie inne odcinki podcastu, w tym odcinki o nieruchomościach. Dzięki i do usłyszenia.